Jak podaje suwalski magistrat, zaledwie 1715 mieszkańców Suwałk oddało swój głos na projekty zgłoszone do suwalskiego budżetu obywatelskiego na 2025 rok. Głosowanie wprawdzie jeszcze trwa, ale na oddanie głosu zostało już niewiele czasu. Wskazania popieranych propozycji można dokonać jeszcze tylko do 10 lipca. Zachęcamy do zaangażowania się w wybór propozycji, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, mówią urzędnicy i dodają, że pula środków na SBO 2025 to 3 miliony złotych. Głosowanie otwarte zostało 21 czerwca. Uczestniczący w nim mieszkańcy mogą wskazać 3 projekty spośród 29 zakwalifikowanych do plebiscytu. Te nieco ponad 1700 osób wskazało swoje preferencje korzystając z formy elektronicznej. Wciąż niezliczone pozostają papierowe karty do głosowania. Urny, do których można je wrzucać, znajdują się w 3 lokalizacjach: w suwalskim magistracie, w akwaparku i w plazie. Po zakończeniu głosowania karty zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Przypominamy, że do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec miasta Suwałki. Jeśli nie ma ukończonych 18 lat, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Każdy z uprawnionych może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. Wśród propozycji są pomysły zarówno inwestycyjne, niektóre bardzo drogie, ale też i rekreacyjne, znacznie tańsze. Na podstawie opublikowanych opisów wiele z propozycji pozostaje na tyle enigmatycznych, że trudno jest dokonać wyboru. Niektóre kosztorysy są również zaskakujące, chociażby piknik, który zarówno rok temu, jak i teraz zawierał organizację koncertu i atrakcji dla dzieci. Ubiegłoroczny kosztorys opiewał jednak na 15 tysięcy, a tegoroczny na 4 razy tyle. Jak wynika z opublikowanych statystyk, przez 12 dni ubiegłorocznego głosowania elektroniczne karty do ratusza przesłało około 2700 osób. Z tegorocznych danych wynika, że w podobnym okresie bieżącego głosowania ilość uczestników plebiscytu jest podobna. Można się więc spodziewać, że w decyzji, jak wydać 3 miliony, swój udział będzie miało około 10% miejskiej społeczności. Wyniki głosowania poznamy 2 sierpnia.